Hej, witajcie, z tej strony Noxy i dzisiaj przychodzę do Was z kolejną pogadanką. W tym filmie chcę powiedzieć na temat, trochę na temat samouczka, co o nim myślę i tak dalej. Może na początku wprowadzę Was w ten temat, dlaczego w ogóle wpadłem na tą rzecz, jaką jest samouczek. Zastanawiałem się, ogólnie już jakiś czas mam taką listę tematów związanych z tym, dlaczego League of Legends ostatnio nie bardzo się powodzi, jak to można zmienić, jak można LoL'a ulepszyć. Jednym z najpoważniejszych problemów LoL'a jest brak nowych graczy. To jest chyba najcięższa dla tej gry rzecz aktualnie. I jednym ze sposobów, w który można LoL'a poprawić, doświadczenie generalnie nowych graczy, które jest tragiczne, jest dobrze zrobiony samouczek. I przypomniałem sobie, że jakiś czas temu samouczek był naprawiany. Nie naprawiany, tylko zmieniany. I pomyślałem, że go wypróbuję. I powiem wam, że to gówno. Ten nowy samouczek jest tragiczny. Jeżeli nie wiecie, bo może nie graliście w niego, to składa się on z trzech części. W pierwszej części dostałem 5 postaci, znaczy dostałem jedną postać, którą grałem, już nie pamiętam, która była na początku. I w zasadzie miałem puszować jedną linię, mida. Byłem tam zablokowany kamieniami, jakby nie da się wyjść poza tego mida, co akurat jest dobre, samo ograniczenie jakby przestrzeni, żeby ktoś nie zgłupiał i nie zaczął chodzić po całej mapie, kiedy ma puszować linię, to jest spoko. Ale dostałem jakby te 5 postaci, mogłem je sobie zmieniać w trakcie gry, ale nie dostałem żadnych porad. Nikt mi jakby, nie było żadnego lektora, który w ogóle cokolwiek by mówił. Nie były w żaden sposób ani opisane umiejętności, ani nic, po prostu masz 5 postaci, masz linię mida, puszuj to. I nie, jedyne jakby co tutaj ułatwiono nowym graczom, to to, że chyba nie trzeba było kupować przedmiotów, bo statystyki są ustawione wyższe. Dalej. Druga część samouczka to było puśnięcie jednej linii. Chyba już wtedy mogłem wybrać, którą linię, ale nie jestem pewien. Być może dalej byłem zlokowany na midzie. I generalnie był taki quest, że zgarnij expa i leveluj. Czyli dalej gówno. I tyle. Żadnych porad dalej. Co mnie zdziwiło, nie było lektora. Przecież wcześniej w samouczku był lektor i to nie było, to było moim zdaniem całkiem spoko. Trzecią częścią było puszowanie, znowu, jednej linii. Teraz mogłem wybrać już jestem 100% pewien, że mogłem wybrać top, mid czy bot. I poradą było kupowanie itemków. Generalnie jedyne co zostało zrobione w tym samouczku, to to, że troszeczkę zmieniono to, jak wygląda sklep, więc nie wiem, łatwiej było nowym graczom pokopować się, co muszą kupować, bo nie musieli się męczyć z recepturami, bo tam sklep sam sobie miał taką poradę, że jak kupisz to i to, to wiesz, możesz złożyć wszystko w całość i jest super. Ale sam samouczek jest absolutnie tragiczny moim zdaniem. I nie jest to sposób, w jaki chce się prowadzić nowych graczy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że jak wejdzie nawet na 10 nowych graczy, jak w samouczek wejdzie 3, to jest często twój moment, kiedy możesz zrobić dobre pierwsze wrażenie. Taka gra jak na przykład League of Legends. Ktoś nie wie za bardzo, co robić. To tutaj lektor ci ładnie tłumaczy. Nie wiem, nagradza cię za dobre ten. Mówi, ha, gratulacje, zabiłeś swojego pierwszego przeciwnika. Super. Takie drobne rzeczy wydaje mi się, że robią potem, budują dobrą relację z graczem. I Riot Games jako firma, która jest tak duża, która wybuchła w zasadzie na League of Legends, powinni się nad tą grą na tyle postarać, że tutaj nie powinno być miejsca, w którym możesz się do czegoś przyczepić. A niestety to tak nie wygląda. Moim zdaniem te samouczki powinny zostać poprowadzone w zupełnie inny sposób. Powinny być w zasadzie prowadzone tak jakby z takim coachem, że ktoś ci mówi, okej, masz tutaj sklep, możesz go otworzyć standardowo za pomocą przycisku P, możesz kupić te pierwsze przedmioty, tam na górze je masz, które zwiększają twoje statystyki bez wdawania się za bardzo w szczegóły. Jak grasz jakąś postacią, na przykład na początku w tej pierwszej części, jak zmieniałem postacie, to powinny zostać na szybko wyjaśnione umiejętności w jakiś sposób, moim zdaniem, tak żeby nowy gracz od razu wiedział, co się dzieje. To by było, wydaje mi się, bardzo takie user-friendly experience. Mam w zasadzie też inny pomysł, który wymagałby jakby tu więcej zaangażowania ze strony twórcy, wydawcy gry, ale wydaje mi się, że że byłby bardzo dobry dla nowych graczy i byłoby to zrobienie samouczka do każdej postaci.
I co tutaj mam na myśli? Nie mówię o czymś bardzo zaawansowanym. Mówię, zrób taki tutorial zwykły, najpierw, gdzie każesz w pierwszej części na przykład grać, niech będzie te 5 postaci, które było tam, co teraz jest w samouczku. W drugiej i w trzeciej ja akurat miałem wybraną MF-kę i chyba nie można nic więcej wybrać. No to dobrze, niech będzie tą MF-ką. I to jest jakby tutorial, a dalej masz coś takiego, nie wiem, niechby była taka zakładka jak trening, że wchodzisz w trening, w pola treningowe czy coś takiego, można to tak nazwać ładnie, pola treningowe, training grounds. I wybierasz, możesz sobie zmieniać postać jakby bez wychodzenia z klienta. I masz takiego coacha, który ci tłumaczy wszystkie zdolności, że na przykład kamera się gdzieś przesuwa i tam jest, załóżmy na przykładzie Mastera Yi, jest coś takiego, że są 4 laleczki, stoi master i jakby kamera ci się przesuwa i nie możesz tego kontrolować, po prostu kamera się przesuwa i master pokazuje, że, i lektor mówi, że to jest pierwsza zdolność Mastera Yi i to jest na przykład Q, Alpha Strike, chyba tak się nazywa. I master, jest wtedy pokazane, że master skacze po tych minionach i to wszystko, i zadaje tam jakiś damage. Potem i tak opisane są wszystkie zdolności. Do tego można dorzucić jakieś triki, na przykład przy takich postaciach jak Alistar, że można skombować 2 zdolności W plus Q. Nie mówię tu o czymś jakimś bardzo zaawansowanym, no ile to jest roboty? To jest na każdą postać wyjaśnić 5 zdolności, 4 plus pasywa. I dodatkowo na każdą postać, nie wiem, 2 triki. I myślę, że to by bardzo, bardzo polepszyło doświadczenia nowych graczy. I myślę, że w przypadku tak dużej gry jak League of Legends, która przez tyle czasu okupowała pierwsze miejsce w ogóle największych gier, bla, 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 to po prostu wypada. Po prostu wypada. Inną rzeczą, jeżeli chodzi, w zasadzie chcę to podpiąć do tej samej kategorii co samouczek, jeżeli nie chcesz robić dobrego samouczka, to moim zdaniem całkiem dobre byłoby udostępnienie practice toola na tego, na przynajmniej 2 graczy, z tego względu, że wtedy te triki specjalne i tak dalej może pokazywać jeden gracz drugiemu na practice toolu i on może sobie bezpiecznie ćwiczyć jakby, gdzie druga osoba mu pokazuje sama, jak to się robi, i żeby w tym practice toolu dało się też zmieniać postacie bez wychodzenia z gry. To są takie rzeczy, które moim zdaniem to podpinam tego practice toola, bo myślę, że to jest, wchodzi w bardzo podobną kategorię co samouczek. Więc to zmienianie postaci, no moim zdaniem byłoby bardzo wygodne po prostu, a wiadomo, no trzeba iść w wygodę graczy, bo ludzie są bardzo prości, zwłaszcza dzisiaj, i chcesz wszystko im maksymalnie uprościć. Jak ktoś ma kliknąć 4 razy i zająć mu to ma 30 sekund, to ty masz zrobić tak, żeby musiał kliknąć 2 razy i żeby zajęło mu to 7 sekund. I w ten sposób robi się gry przyjazne nowym graczom, a takie będą zdobywały świat w XXI wieku. Okej, myślę, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Czy graliście w nowy samouczek? Podejrzewam, że duża część z was nawet nie próbowała, bo po co? Ja to zrobiłem głównie dlatego, że zastanawiałem się nad doświadczeniem nowych graczy z grą. Jeżeli wy mnie oglądacie, prawdopodobnie większa część z was nie jest nowymi graczami, więc nie mieliście okazji spróbować, ale możecie spróbować, bo to jest, mi zajęło to chyba w sumie, nie wiem, 12 minut całość, czy tam 11. I możecie sami wyrobić sobie zdanie, czy to też waszym zdaniem jest słabe, czy można to było jednak zrobić lepiej. No bo myślę, że tego gracza jednak powinno się prowadzić przy pomocy lektora, który by faktycznie nagradzał za dobre zachowania. Jakby ktoś na przykład wchodził pod wieżę, to mówiłby, nie wchodź tam. Jeszcze taka jedna rzecz, o której ja akurat pomyślałem, robiąc pentakilla. To jest myśl, która się bierze we mnie z tego, że jakby nie powiedziałbym, że jestem jakby pełnoprawnym programistą, ale jak robiłem tam jakieś swoje programiki, to często robiłem je w taki zabawny sposób, gdzie jeżeli pojawiało się jakieś niespotykane, takie nienaturalne zachowanie, to wtedy wyskakiwała śmieszna odpowiedź. Ja sobie pomyślałem, że kiedy na samouczku ktoś by robił na przykład pentakilla, to lektor wtedy by mówił, tak by się mógł zrobić coś takiego. O, chwila, ale ty nie robisz tego pierwszy raz, prawda? Wiecie, o co mi chodzi. Takie, jak się robi coś tak z pasji, to takie rzeczy można dodawać i myślę, że to jest całkiem fajne i buduje naprawdę
Bardzo fajne doświadczenie dla nowych graczy. W tym przypadku akurat nie dla nowych. Okej, rozgadałem się. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Podzielcie się swoim zdaniem ze mną i zostawcie subskrypcję, dzwonek i łapeczkę w górę i piszcie, jakie tematy chcecie, żebym poruszył następne. Na dzisiaj to tyle. Peace.